Julita Maciaszek, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim. Dzisiaj już po raz drugi w Sępólnie będzie takie bardzo uroczyste przywitanie pociągu, który jedzie na trasie Chojnice-Bydgoszcz. Cieszymy się niezmiernie, bo jest to niecodzienne wydarzenie. W roku ubiegłym był więc napad na pociąg. Przebraliśmy się za kowbojów. W tym roku, w związku, że pociąg jedzie z okazji Dnia Dziecka, będzie bardziej pokojowe wydarzenie, a więc pokojowy pociąg z sępoleńskimi hipisami. Wykorzystujemy każdą okazję, żeby bawić mieszkańców, żeby uczyć najmłodszych i żeby po prostu coś w Sępólnie się działo. A że tu są najlepsi w Polsce mieszkańcy i włączają się chętnie do tego wszystkiego, co zamierzamy robić, no więc trzeba takie okazje wykorzystywać. W organizację tego wydarzenia włączyły się dzieci i młodzież, która jest w sekcjach Centrum Kultury i Sztuki, no i zaprzyjaźnieni z nami mieszkańcy Sępólna po prostu. Nazywam się Elwira Rudnicka, przyjechałam tutaj do Sępólna Krajeńskiego w związku z przepiękną imprezą Dzieci Kwiaty. Czekamy na pociąg, będzie na pewno bardzo sympatycznie. Jest mi w sercu bliska taka impreza i te czasy, ponieważ byłam nastolatką w tym okresie, w związku z tym zobaczymy, jak to będzie. Waldemar Wil, mieszkam w Wiśniewie. Przyjechałem tutaj świetnie się bawić. Lubię niecodzienne wyzwania i myślę, że jest to jedno z nich. Lubię się przebierać, żaden strój nie jest mi, tak powiem, ciężki. Dzisiaj mogę być jako hippis, jutro mogę ubrać garnitur, pojutrze jeszcze coś innego. Nie ma problemu. Nazywam się Zofia Anna Mikołajewska, mieszkam w Sępólnie już 45 lat, a pracowałam na stacji Sępólno, kiedy jeździło bardzo dużo pociągów. Byłam 20 lat zawodowcą, także jeździło dużo pociągów, dużo wagonów towarowych, był ogromny ruch, pasażerowie, bardzo zresztą teraz wszyscy za tym tęsknią. Zawsze łezka kręci się w oku i zawsze bardzo cieszy, jak pasjonaci kolei coś organizują, a ja mogę się włączyć.